Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Ewidencja analityczna oraz stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych. Temat: Charakterystyka środków pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. Środki pieniężne jednostki gospodarczej są wyrażone zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach obcych. Wyróżnia się dwie podstawowe formy obrotu pieniężnego. Obrót gotówkowy, który może być stosowany w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza równowartości 15 tysięcy euro. Obrót bezgotówkowy, który musi być stosowany, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartości 15 tysięcy euro. Rozliczenia gotówkowe środków pieniężnych odbywają się za pośrednictwem kasy. Środkami pieniężnymi przeznaczonymi do obrotów gotówkowych są krajowe i zagraniczne środki płatnicze, monety, banknoty oraz bony pieniężne przechowywane w kasach przedsiębiorstw. Kasa w firmie prowadzona jest przez pracownika kasjera, który odpowiada za stan i obroty dokonywane w kasie. Wszystkie operacje kasowe udokumentowane są właściwymi dowodami wpłaty, KP i wypłat. KW, faktury obce, listy płac, wnioski o zaliczkę i ich rozliczenie. Dokumentem wtórnym, zbiorczym jest RK, raport kasowy, który sporządza kasjer przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, zależy od decyzji kierownika jednostki. Do ewidencji obrotów gotówkowych służy konto kasa. Obrót bezgotówkowy to forma obrotu pieniężnego dokonywana w przedsiębiorstwie za pośrednictwem i pod kontrolą banku. Na podstawie przepisów ustawy z 7 października 2013 roku Prawo o swobodzie działalności gospodarczej warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest założenie w banku rachunku bankowego. Jednostka gospodarcza może takie rachunki otwierać i posiadać w różnych bankach. Do najczęstszych form obrotu bezgotówkowego należą czek rozrachunkowy, akredytywa, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty płatnicze. Do ewidencji środków pieniężnych w banku służy konto rachunek bieżący. Jest to również konto aktywów. Jeżeli rachunków jest więcej, to stosuje się konto rachunki bankowe i do niego prowadzi się ewidencję analityczną poszczególnych rachunków bankowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Oprócz środków pieniężnych w banku i kasie, przedsiębiorstwo może posiadać inne środki pieniężne, do których zalicza się czeki obce niezrealizowane, czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, weksle obce o terminie płatności do 3 miesięcy, środki pieniężne w drodze. Środki pieniężne w drodze obejmują środki pieniężne znajdujące się między kasą a rachunkiem bankowym przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy pieniądze jeszcze nie wpłynęły na rachunek bieżący, a nie ma ich już w kasie. Środki pieniężne znajdują się między rachunkami bankowymi danej jednostki, w sytuacji gdy rachunki prowadzone są przez różne banki. Do ewidencji innych środków pieniężnych w przedsiębiorstwie służy konto inne środki pieniężne. Konto to, jako konto aktywów po stronie winien, ujmuje wszystkie zwiększenia, a po stronie ma zmniejszenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.